Dorota Łosiewicz, to jest Telewizja w Polsce. Peli gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. To już ostatnich 15 minut, które poświęcimy Amanta Dynie. Ze mną w studiu Maciej Pawlicki, reżyser, producent filmowy, publicysta. Witam serdecznie. Poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie o to, kto nie chce sukcesu Amanta Dyny tak naprawdę. Ale nim zaczniemy naszą rozmowę, jeszcze króciutko przypomnijmy kilka fragmentów programów z ostatnich tygodni. Mamy wyleczenie. Mamy skuteczny lek, który leczy w 100%. Po dwóch dobach proszę sobie wyobrazić, że tato z mamą, które w ogóle nie mogli podnieść się z łóżka, po dwóch dobach zeszli z czwartego piętra po schodach. U mnie w pracy, że tak powiem, też się okazało, że też inni koledzy lekarze brali to, ich rodziny stosowały to, no i każdy ze skutkiem zadowalający. W akcie desperacji, żeby ratować moją rodzinę, sięgnąłem po ten lek, w pełni świadom tego, że ratuję w tym momencie swoje zdrowie. Czułem się naprawdę fatalnie. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania, co koronawirus potrafi zrobić z człowiekiem. Okazało się, że to jest naprawdę cudowny lek. Po godzinie czasu już czułem niesamowitą zmianę. I jeszcze profesor Andrzej Horban, czyli doradca rządu do spraw epidemii. To lek, który ma dużo objawów ubocznych i bez przeprowadzenia badań bardzo dokładnych, mówiących o tym, że ten lek w ogóle działa, nie jest możliwe dopuszczenie tego leku do obrotu i do zastosowania na ludziach. W przypadku amantadyny nie mamy zbyt dużo danych przedklinicznych mówiących o tym, że ten lek może być skuteczny wobec tego wirusa, ponieważ z reguły sprawdza się najpierw skuteczność tego leku in vitro, czyli w szkle hodowla wirusa, dodaje się do tego odpowiednie rozcieńczenia leku i sprawdza się, jak ten lek hamuje replikację tego wirusa. Tutaj nie mamy takich danych żadnych, które mówią, że ten lek w jakikolwiek sposób mógłby działać na tego wirusa. Mamy takie dane, nawet wysłałam wczoraj w mailu z pytaniami do Ministerstwa Zdrowia, dlaczego profesor Horban celowo wprowadza w błąd opinię publiczną, ponieważ takie badania in vitro są i te badania in vitro potwierdzają skuteczność amantadyny, jej działanie po prostu na wirusa SARS-CoV-2. Skąd taki opór środowiska eksperckiego, jeśli chodzi o ten stary, prosty lek? To być może jest w ogóle kluczowe pytanie dla roku 2020 i 2021. To, które właśnie zadałaś, skąd ten opór i dlaczego tak gwałtownie promujemy jedno, jedyne rozwiązanie, to znaczy szczepionkę. No, to jest dla mnie trochę przerażające, że profesor Horban, który jest w tej chwili we wszystkich mediach od kilku tygodni czy miesięcy, ma bardzo ważną funkcję, opowiada głupstwa, ewidentnie opowiada głupstwa, albo nie wie, albo mówi świadomie nieprawdę. Obie opcje są złe. Znaczy, wolałbym tę pierwszą, szczerze mówiąc, bo rzeczywiście medycyna jest bardzo specjalizacyjna i ktoś jest profesorem w jednej dziedzinie, znaczy, że ma rozległą wiedzę w innej, ale jeśli jej nie ma, to nie powinien się wypowiadać. I to jest taka podstawowa zasada etyczna. Wydaje mi się, no, trochę mi głupio, że ja profesorowi zwracam uwagę. No, na właśnie, to. Ale na przykład ja nie jestem profesorem, ty nie jesteś profesorem, a ja na przykład znalazłam badanie in vitro, tak. Mówiłam o nim w poprzednim wejściu, Sandra Smieszek, zresztą naukowiec obecny na Twitterze, Michael Przychodzeń, badanie z czerwca 2020 roku. I to nie jest jedyne badanie, tych badań jest więcej. No tak, no rzeczywiście w internecie żyjemy w takim świecie, w którym jeżeli się dobrze poszuka i odsieje informacje nieprawdziwe od prawdziwych, a są na to sposoby, to tę wiedzę można bardzo szybko uzupełnić. Jeśli profesor Horban nie wie tego, na jaki temat się wypowiada, to po prostu nie powinien się wypowiadać. Wykluczam tę ewentualność, że robi to świadomie, by świadomie zastopować leczenie lekiem, który jest tani, na którym nie zarobią koncerny, bo to jest bardzo nieprzyjemna hipoteza i wykluczam ją, ale jednak ona jest, ona gdzieś tam jest. I jeżeli zdarzać się będą takie rzeczy, że nie będzie się zachowywało państwo polskie, czy urzędnicy państwa polskiego, czy eksperci powołani przez tych urzędników w sposób jasny, klarowny, i nie budzący żadnych podejrzeń, no to
to będzie bardzo, bardzo niedobrze. I to nazwałaś to w poprzedniej rozmowie podziemiem. No to nie jest podziemie. To państwo polskie, powiedziałbym, walczy samo ze sobą, w sensie walczy z tym złymi mechanizmami, które w nim są, i próbuje reaktywować te dobre mechanizmy. No właśnie, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Wydaje mi się, że to służby tak naprawdę powinny poinformować na przykład pana premiera czy ministra zdrowia. Szanowni państwo, jest lekarz w Przemyślu, używa leku, jest profesor w Lublinie, jest profesor w Szczecinie. Wszyscy używają tego samego leku, mówią o nim mniej więcej to samo, podejrzewają, że może być skuteczny w leczeniu COVID-19, no bo nie możemy twierdzić, znaczy, że jest, widzą, dopóki że jest skuteczny, nie ma. Widzą na swoich pacjentach skuteczność tego leku. Natomiast żeby lek wszedł do tak zwanego schematu, potrzebne jest badanie kliniczne. Choć tak naprawdę moglibyśmy na prawach eksperymentu z tego leku korzystać, ponieważ mamy pandemię, działamy w stanie wyższej konieczności. No, czy nie jest racją stanu ratowanie ludzi po prostu? Nie, no to przerażające było również wiele rzeczy, które i ty ujawniłaś, i inni dziennikarze, którzy się zajmują tą sprawą amatadyny, i chwała im za to, że i Janek Pospieszalski z Pawłem Nowackim, i którzy ujawnili to, że próbowano na początku tego roku uzyskać te badania, ale była odmowa ze strony Ministerstwa Zdrowia. Tak, profesor Rejdak w kwietniu napisał swój wniosek. Jest także wniosek docenta Pakulskiego, który i zostały odrzucone, czeka. I tak. Zostały odrzucone. No to są chore mechanizmy i rzeczywiście... Gdzie jest przyczyna? Czy ja bym bardzo chciał, żeby ten zespół ekspertów, który pracuje dla premiera Rzeczpospolitej, złożył oświadczenia, że nie ma żadnych związków, żadnych powiązań z żadnym koncernem produkującym szczepionki. To nie jest możliwe, dlatego dlaczego? Że w internecie jest wiele śladów konferencji, sympozjów, wykładów, w których ale właśnie o to mi chodzi. Brali udział. Ale właśnie o to mi chodzi, że wypowiadać się w kwestiach szczepionek powinni wyłącznie eksperci, którzy nie byli finansowani przez producentów tych szczepionek. Nawet jeżeli oni sądzą, że to nie miało wpływu na ich opinię, to opinia publiczna może się z tym nie zgadzać. Może sądzić, że jeżeli jakiś profesor otrzymywał granty od producenta tej szczepionki, to nie powinien dla premiera Rzeczpospolitej być doradcą w tej sprawie, a nawet w ogóle, jeśli się wypowiada w mediach, to powinno być bardzo jasne, że mówi w mediach człowiek, który pobierał w przeszłości wynagrodzenia od producenta. I to jest standard światowy, to jest standard medyczny, to jest standard etyczny, właśnie którego musimy się domagać, my dziennikarze. Tak, tego standardu dotrzymał na przykład profesor Rejdak, który w tym swoim naukowym tekście, który został opublikowany w kwietniu, tam wyraźnie pada zdanie, że nie zachodzi żaden konflikt interesów, ponieważ autorzy publikacji nie mają żadnych związków z żadnym z koncernów farmaceutycznych. Zapytajmy wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła o to, dlaczego ten lek może mieć tak pod górkę. Jest to lek stary, który stracił ochronę patentową, lek generyczny, który jest nieatrakcyjny dla możnych tego świata, dla wielkich koncernów farmaceutycznych. To jest taki trochę kopciuszek wśród leków, można by to powiedzieć, który ma rzeczywiście pod górkę. Mówi to wiceminister sprawiedliwości. Wie, co mówi, i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za swoje słowa, i to jest przerażające, że jeżeli koncerny nie zarabiają gigantycznej kasy, a którą w tej chwili zarabiają na szczepionkach, to są blokowane leki, które mogą im obniżyć te zyski. No to jest przerażające i bardzo bym chciał, żeby nie brali w tym udziału, mam nadzieję, nie biorą udziału urzędnicy państwa polskiego, ale także doradcy tych urzędników, a jedynym sposobem jest właśnie zweryfikowanie ich niezależności, braku konfliktu interesów. W ogóle myśmy zapomnieli, co to jest konflikt interesu. Właśnie w tym wypadku, kiedy chodzi o ludzkie życie i ludzkie zdrowie, powinniśmy sobie to natychmiast przypomnieć. Niech wszyscy ci panowie, profesorowie, którzy tak straszliwie promują szczepionki, może mają rację, ale niech oni na piśmie zadeklarują, że nie mają żadnego konfliktu interesów, to znaczy nie brali pieniędzy od producentów szczepionek ani firm pośrednich. Lub producentów innych leków, które WHO na przykład wykreśliło ze schematu leczenia, bo okazały się nieskuteczne, których używano na prawie eksperymentu. Po prostu niech pokażą swoją mapę konfliktu interesów lub jego braku, i wtedy możemy na poważnie rozmawiać. Jeśli tego nie ma, to jesteśmy niestety w dżungli. Jesteśmy w sytuacji, w której nie wiemy, z kim rozmawiamy, nie wiemy, kto nam doradza. Ja wiem, że to, co mówimy i to, co pokazujesz, wzbudzi furię wielu i jest bardzo niepoprawne z punktu widzenia
koncernów ale farmaceutycznych. Czy to nie jest racja stanu? Znaczy, czy tu racja nie chodzi stanu, o życie oczywiście. Ludzi? Oczywiście, że tak. Ja rozumiem, że my rozmawiamy tylko i wyłącznie po to, bo chodzi nam o to, żeby ludzie nie umierali, tak? Oczywiście, że tak. I oczywiście, że tak. I oczywiście, że zespół doradców premiera powinien, znaczy ludzie wokół premiera powinni mu pokazać tę historię, powinni mu to premier Morawiecki, który jest bardzo proinnowacyjnie nastawiony, no chce, żeby Polska odnosiła sukcesy, no to powinien skoczyć na to jak na wielką okazję, no właśnie, polskiego sukcesu. Właśnie, no właśnie, mamy wybitnych naukowców, profesorów, lekarzy, którzy być może mogą światu pokazać, że jest to stary, nie tylko zresztą, przecież w paru innych krajach też jest ta sprawa badana. Oczywiście, ale wydaje mi się, że tutaj Polacy byli pierwsi, był też Meksyk, była Hiszpania, ale tak. Rzeczywiście Polacy chyba są pierwsi, natomiast no ja słyszę od ekspertów, że na Zachodzie nie ma badań, że czekamy, co będzie na Zachodzie. Już bo tylko Zachód, teraz... tylko właśnie... Zachód, nie możemy, bo my jesteśmy kretynami, którzy muszą czekać to tylko, co Zachód nam mamy powie. Wybitnych naukowców, wybitnych. Ten kompleks niższości, ten kompleks, znaczy ja jestem, przyznam, mocno rozczarowany tym, że już teraz mówię o szczepionce, że polskie służby nie zbadały ich, tylko że dokładnie przyjmujemy decyzje ciał zajmujących się zagranicznych, czy Unii Europejskiej, które popełniają błędy. Ja bym wolał rozliczać z błędów tych, którzy są w Polsce i tych, którzy pełnią funkcje z naszego nadania i wypłacają sobie pensje z naszych podatków, bo z nimi mamy relacje, a nie z urzędnikami, których nie znamy. I ich powinniśmy pytać o skuteczność leków i szczepionek. Czy to jest możliwe, żeby pan premier, czy także minister zdrowia byli wprowadzani w błąd, na przykład w sprawie tego leku, że podaje im się nieprawdziwe informacje? Czy oni mogą no na to wygląda, na to wygląda. Nie są obaj medykami, nie wiedzą może o medycynie. Powinni więc spotkać się z medykami, którzy pracują z tym lekiem, znaczy, i usłyszeć od nich. Ten pijany taniec, który się wokół amantadyny odgrywał, to znaczy zezwolenie, zakazanie, zezwolenie, zakazanie, oznacza, że działo się, to jest ewidentny sygnał tego, że działy się tam jakieś na różnych poziomach jakieś awantury, to znaczy ktoś zezwolił, potem dostał reprymendę i ten ktoś, kto zakazał, znowu dostał reprymendę. Znaczy zezwolenie mówiąc, było, bo to jest lek, który jest tak, na rynku, no, i który można zapisywać. Tak, no, za chwilę tylko... poprosimy ministra sprawiedliwości, żeby jeszcze nam to przypomniał. Natomiast przyszedł ten zakaz 30 listopada, ograniczenie. Kto go wydał? Ministerstwo Zdrowia i chodziło o minister to, żeby zdrowia, wypisywać... Tak? Rozumiem, można się spodziewać, że to zrobił minister zdrowia po jakimś impulsie, a potem można się spodziewać, że po impulsie premiera zmienił tak. swoją decyzję. Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło to tym, że po prostu tego leku zaczyna brakować dla pacjentów z Parkinsonem i zdecydowano, że apteki mogą wydać ten lek tylko na receptę z refundacją, czyli w przypadkach chorób neurologicznych. 16 grudnia ta decyzja została zmieniona, ten lek może być wydany także w innych przypadkach, ale jeśli są to partie na rynki inne niż polski. No tak, no ale ewidentnie jest to przykład tego, że się tam coś dzieje i że trwa jakaś walka i myślę, że to jest walka dobra ze złem, to znaczy, że to jest walka tego, by naprawdę troska o pacjenta i o życie Polaków decydowała, a nie interesy firm farmaceutycznych, które ktoś gdzieś reprezentuje. A co my dziennikarze możemy zrobić, żeby wygrało dobro? Bo nam chodzi o życie ludzi. Moim zdaniem należy zapraszać do rozmów, albo jeżeli już się zaprosiło wcześniej nie zapytawszy, to zaczynać rozmowę od deklaracji konfliktu interesów. Każdego fachowca, urzędników nie musimy, bo to wiemy, że tak nie jest, ale z każdego fachowca, każdego medyka, biologa czy epidemiologa, każdego należy zapytać, żeby złożył taką deklarację, bo zgadzam się z tobą i wiem, bo widzę, jak wiele jest śladów w internecie tego, i to oficjalnych źródeł, że członkowie zespołu doradczego przy premierze, jak również licznie wypowiadający się fachowcy w mediach, są beneficjentami grantów producentów szczepionek. Krótko mówiąc, brali pieniądze od producentów szczepionek. I innych leków, nie tylko szczepionek, tak, bo no chodzi i oczywiście, także... oczywiście innych leków, no tak. Natomiast no to sprawia, że świat dziennikarski powinien po prostu przestać rozmawiać z tymi, którzy takich deklaracji nie złożą. Część świata dziennikarskiego śmiesza tych, którzy mówią, że być może jest lek, który może być skuteczny. No, jeżeli ktoś z góry wie, że z góry zna prawdę o skuteczności leków, no to też są podejrzenia, że jego sumienie nie jest czyste, a może po prostu wolno myśli, czy nie ma ochoty myśleć. Niestety musimy skończyć tę rozmowę, bo czas nam dobiegł końca. Rozmawiałabym jeszcze kolejne dwie godziny. Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta, dziękuję. Producent filmowy. Wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. W roku. Zdrowia państwu życzymy, zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, i żeby ten 2020 i wolności. Pierwszy umiłowania wolności. Tak jest, był lepszy.
normalniejszy, radośniejszy. Wszystkiego dobrego.